No i jak zwykle, tradycyjnie, gdzie skończyliśmy, tam się witamy. Ja oczywiście nic nie robiłem poza nagraniem, więc lecimy od razu tutaj wykonać questy. Tylko nie podoba mi się to, że w dalszym ciągu nie mam tutaj nigdzie stajni. Więc chyba będę musiał wrócić do rumowiska, skoro i tak tutaj planuję wrócić. I zabrać się za to wszystko. Tylko najpierw trzeba ogarnąć trochę konia. Bardzo fajnie. Koń głodomorek jeszcze trochę. Dobra, lecimy. Co to jest tutaj za tajemny obiekt? Butelka po sangrii. Albo antałku wiśniowym. Niedobrze. A, dobra, wyczyścić w plaży. Tak. Uroki czytania ze zmianiem ostatnim razem. Okej, dobra. No to co, czyścimy plażę. A tutaj jakieś libacje alkoholowe się działy, więc... Kto posprząta jak nie organizatorka tego salonu? Znaczy, jak organizatorka, wiadomo, że my. Dobra. Na szczęście już buteleczek dużo nie zostało, chyba z 5. Stłuczone szkło. No i tak, wiem, że tam było wino. I od razu ten slalom zaliczymy. Nie będziemy go mieli z głowy. W ogóle mam nadzieję, że to się będzie dobrze nagrywało tym razem, bo zwiększyłem trochę ilość klatek na sekundę podczas nagrywania. Żeby nagrywało mi to nie w 30, a w 60. Zobaczymy, co to będzie. Taki eksperymencik. Nie wiem, czy jedyny, bo pewnie... Znaczy pewnie, no. Być może uda mi się nagrać jeszcze jeden odcinek od razu. Bo wolę mieć zawsze jednak trochę zapasu przy tym moim regularnym nagrywaniu, jak sami wiecie. Żeby, wiecie, no, przestojów nie było. Ejo, że też tutaj muszę latać po te butelki jeszcze. Mogliby jeszcze walnąć od tutaj, o. Dobra, plaża wyczyszczona. To lecimy oddać zadanko. No ładne drzewo tak rośnie, tak na piachu prawie, że. Rolly stick. Chociaż w sumie to na operację bytu. Być może. Okej, dobra, lecimy slalom. Minuta 15. Dobra, nie jest tak źle. 35 sekund, a pewnie by się dało zejść poniżej tego. Dobra. Ile? Minuta.
No, to mi nie wyszło do końca tak jak planowałem. No ale co, 2 sekundy lepiej. Więc pewnie można około 30 zrobić. Jakby się chciało. No. Dobra, co ja wziąłem za zadanie? Powitanie. Powitanie sadninie. O! Dobra, fajnie. Okej, dobra. Srebrny medal. 45 sekund. Ile? Na! 32 sekundy, fajnie. Podoba mi się ten wynik. Ile będzie? 35? 35, dobra, lecimy. Trudne te zadania. W sumie. Dobra, tutaj. Tak, o, fajnie. No. No ha! Poniżej 30. Wiedziałem, że się da. Na styk. Mój medal, fajnie. I co, już mam wrócić do tego gościa, tak? No dobra, wracamy. Damy mu ten powitanie, damy mu jakieś, może da się dzięki temu z jego stajni skorzystać, byłoby miło. Na szczęście ta stajnia nie jest wcale tak daleko od tego zadanka. Bo to latanie do tej ropy co chwilę to ojeju. Dobra. Mogę tu wykonać zadanka. Fajnie. Dobra, ale ja mam tutaj jak widać. Dobra, tak może być. I zabieramy się za robotkę. To co, standardowo lecimy najpierw po materiały. Nom. No, ta szczota niepotrzebna. A nie, szczota potrzebna, dobra. Czy ja mogę swoim wiadrem napoić? Dobra, na szczęście mogę. Ale szczota musi być już ta. Dobra, żeby to mi nie przeszkadzało. Tak. Konie tam. Wykop łopatą. Dobra. Kurczę, muszę przypomnieć sobie, jakie tutaj były ceny tych koni. Bo nie pamiętam. A zresztą ceny jak ceny, muszę sobie przypomnieć. Muszę sobie porównać parametry tych koni.
żeby mieć co potem kupić. No, weź się traf. Ech, coś czuję, że poza nagraniem mnie czeka długie oporządzanie kuni tutaj. Plus może się uda odcinki rozpoczynać od tego. Ale to zależy, gdzie się skończy poprzedni. Jako ostatni, no to czemu by nie? Dobra. Kunie nakarmione. Tam chyba 180, a tu będzie 400. No, jest sporo lepiej. Dobra, to teraz to konie sobie porównam. Nie, nie chcę tego konia. Ein Siedler tu jest. One są takie jak Ein Siedler mniej więcej. Nie tego, nie ma co kupować tutaj. Dobra. Tutaj będę musiał wrócić potem koniecznie. Nie chcę tutaj zabrać czasu na antenie, nazwijmy to. A się z... Co bym powiedzieć? No tak, no miałem po prostu inne zadanie do zrobienia. Dobra. Obiecałem, że polecimy tutaj do tej kropki, do rumowiska, no to lecimy. Pogoda taka piękna. Mi się tutaj udaje pędzić konikiem, pędzić, ale no nie za długo. Niestety. Nie te lata już dla Enzdlera. Niestety. Zastanawiam się, czy za bardzo nie zbaczam z drogi. Ale chyba nie. Myślę, że nie. Dobra. Prościutko. I już bliziutko. Jak tam medale? Jeszcze jakieś 3 zawody i końcowe jakieś. To chyba będzie najkrótsza część, tak mi się zdaje. Ale to jeszcze czas pokaże. Dobra, jesteśmy, to zapiszmy sobie od razu. Dobra, Judytka, co mi powie Judytka? Gdzie jest mały Jurek? Obatki? Naprawdę? Jej syn chodzi do jakiejś starszej pani, która mieszka samotnie w górach? No dobra, to lecimy do Beatki. Jak to się do niej szło? Nie, tędy nie, tędy się ruszało. Dobra, jakoś sobie przypomnę tę drogę. Po drodze. Beatka, o, widać domek. Drzewa też dobrze widać.
Tak dobrze, że aż w nie trafiam. Okej. Patataj, patatatatataj, patatatatataj. Beatka. Dobra, jest i Beacia. Dziwnie ta Beata wygląda. Jureczek sobie zaginął. O nie, 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 nie. No dobra, Jureczek zaginął, Judyta byłaby załamana, gdyby coś mi się stało. O, urocze. Podejrzewam, żeby była... żeby w jakąś depresję popadła, albo nie wiem, co by zrobiła. Pod ziemię by się zapaść pewnie chciała. A Beatka w sumie, czemu ona mieszka w górach, jak ma chore biodra? Dobra, no to zawołamy Jurek. Wszyscy razem Jurek. No tutaj konik się zsunął trochę, ale co tam? Wcale nie był zaznaczony na mapie. Ale ja go znalazłem tutaj. Jurek buduje stajnie z słomy, kików i szyszek. Dobrze. Nie mam pytań. Cóż. Chodzi do starszej pani, wyglądającej jak ostra nauczycielka na czekoladę. Buduje stajnie z kijaszków. Słodkie dziecko. No, no. Aha. Aha. Aha, dobra, fajnie. Judyta o mnie myśli. Dobra, pora napoić tutaj Einzidlera. O, ty Einzidler, tutaj się nie da ciebie tak oszukać, co? O, gdzie to było? O, tutaj. Dobra. Dobra, uzupełniamy wodę. Jak tu jestem, to od razu pójdę do sklepu kupić jakieś siano dla konia. Poziom nie skoczył, nie skoczył. Dobra. Tylko gdzie był ten sklep? Jakoś blisko, ale... A, tam na dole, okej. No dobra, to mi zostały teraz zadanka w tamtym rejonie.
gentleman. A jego nawet licencja. Dziwny w ogóle ten sklep, same jakieś ogłoszenia i kasa. Ale co, ja się tam znam. No, przede wszystkim kupujemy te przedmioty największej potrzeby. Dobra, i zobaczmy jeszcze, co my tu mamy. Kurtka. Jeansy na zwykłe. A, to nie było chyba butów. A, ona butów nie ma. Profesjonalne buty. Gołe dłonie, rękawiczki, jazda plus jeden. No chociaż tyle byłoby dobrego, tak? Dobra, sprzedajmy mu gołe dłonie. Dobra, na razie wiecie co, tyle tych zakupów. Zresztą tak widzę, że sporo kasy mi zeszło. A. No, ładnie. Co to mi się pojawiło? O! Nie wiedziałem, jak się zaczyna zakupy. A, akurat fajnie, że się to pojawiło. Dobra, to cóż w tym odcinku by jeszcze zrobić? Polecę tutaj do tej zielonej kropki, oddam to zadanie z tymi bułeczkami, które są... No i jeszcze są śpieszne, okej. W także upływ czasu nie ma znaczenia, na szczęście. Dobra, lecę oddać zadanie, tak jak mówiłem. No i myślę, że w tamtym miejscu będzie można pomału myśleć o zakończeniu tego odcinka, bo już akurat chyba czas się będzie zgadzał. Sprawda, mogłem jeszcze zobaczyć tutaj, jakie to są konie, ale... No tak, że chyba były najlepsze. Gdzie dokładnie to było? A, gdzieś po środku miasteczka. A, jest i młyn, który ostatnio mieliśmy, który teraz się schował za tymi krzaczorami. Są mi polany. Polany, no polany, polany. Tak, medaliki, no, tak jak było. W sumie takie ładne. A ten, jaki wielki, jakiś orzeł. Dobra, już bliziutko, tak myślę. No, bliziutko. Mnie jak połowa drogi. Ojejajajaj. Dobra, zapiszemy sobie od razu. Ja w sumie tak to niedługo będę musiał zrobić. Tutaj celowo nie będę brał jeszcze tych zadań. Albo może i to wezmę. Dobra, wiecie co, zrobię jeszcze to. No proszę, akurat się dobrze złożyło. Ci wyglądamy jakby szczali na ten płot. Okej. To weźmiemy sobie łopatę, oddamy bułeczki. Wziąłem tamto, bo myślałem, że może da się poujeżdżać trochę, a tu... A tu ząk. Nie. Coś tam sobie pogadała, nawet nie przeczytałem. Wezmę to potem, następnym razem. Znaczy następnym razem, no w kolejnym odcinku po prostu. Bawiśta. A, tutaj jest sprzedawca. Hmm,
Dobra, to kolejny odcinek zaczniemy od wzięcia łopaty od Laury. A co on tutaj ma? Po prostu jestem ciekawy. But za 200. Fajne buciki. Tanie buty. O, te ma fajne. Ech. Ech, to kupowanie muszę tak oszukiwać. Dobra, i mam już te buty, które chciałem. Pieniądze się zgadzają. 300, ale fajnie. Posłuszeństwo plus 2. Kurtka za 5, więc jakąś by można było kupić. Co ona ma? Kontrolę. Wodze. Derkę mam jakąś, kijową i siodło. Trzymałość 7. Fajne ma to siodło. Ale mnie chwilowo nie stać. Okej. Dobra, to co? Ja siadam na konie i pędzę do miejsca, gdzie można zapisać grę. I w tym miejscu myślę, że... będzie można zrobić cięcie i... Cóż. I usłyszymy się w kolejnym odcinku.